Wasza Matka Boska, co jest królową Polski. Chociaż słońce tu w nas świeci, zapraszają polskie dzieci. Także proszę Państwa, z narodowej do starowej, a żebraczka jeszcze kaszle. Także proszę Państwa, no jesteśmy w Warszawie, jak Państwo widzą, cały czas w katolickiej Polsce, a podróżujemy. Tak, proszę Państwa, dzisiaj 7 godzin przesiedziałam w tej Bibliotece Narodowej. No chciałam zgłębić ten Dailymotion, ten Facebook, proszę Państwa, Dailymotion, który jest no takim dziadowskim programem, gdzie trzeba po 1000-kroć potwierdzać i konto, no dzisiaj już tego adresu e-mailowego to ja swojego napisałam się, proszę Państwa, aż mnie skrzywiło tam, proszę Państwa. Także proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie, z Narodowej do Starowej. No tak jak to jest u katolików, chciałam powiedzieć, ale chciałam też nie powiedzieć. Szarytki, szare strefy, szare masy kopcące. Janek Witek, Bernadetta, no i Rogery wszelkie. Kopcą tepety jeden za drugim, ale nie przetłumaczysz młodej, bo to przecież jeszcze no... Nie rozumie tego, że rak, normalnie rak i dla Ciebie, i dla bliźnich, także no nie rozumie tego. Także wiecie Państwo, żeby to jeszcze była mormonką, no to by całkiem musiała rzucić. Świadkiem Jehowy też, prawosławną. Akurat natrafiłam na takie dzieci beztroskie z różnymi zespołami, ale no bardzo wesoło, bardzo miło, bardzo sympatycznie. No, także wiecie Państwo, w grupie raźniej, tylko że wiecie Państwo, człowieka osobiście może nie zadowalać to czy tamto, jeżeli poziom psychologiczny grupy jest na niskim poziomie. Także no zapraszamy do intelektu, zapraszamy Państwa serdecznie. Muzyka gra, no oczywiście, że akordeonowa, ta warszawska. No tutaj wyższej muzyki już nie będzie. Kościół katolicki, Święta Anna, jacyś tacy zarabi bardzo ładni na tle. Witamy serdecznie, proszę Państwa, różni tacy, bardzo Arabowie, witamy, proszę Państwa, bardzo ładni ludzie dzisiaj nam do kamery weszli. No bo wiecie Państwo, Polacy to od papieża są katolicy, jak się tak jedzie z Biblioteki Narodowej Niepodległości 13, to tam to wszystko takie nieciekawe, nawet młode dziadule też są nieciekawe. Wczoraj też tam byłam, taki jeden latał, wiecie Państwo. I także to jest ta mieszanka, cygano, żydo, dziadogadów, chociaż nawet dzisiaj powtarzali w Radiu Tok FM, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma, tak troszeczkę parodiując pieśń, którą śpiewała Rodowicz, to znaczy piosenki. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Tutaj też grają, gdy sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. No to ten facet na akordeonie. Także proszę Państwa, Warszawa katolicka Polska, a I naprawdę dziadostwo. Wczoraj Kordegarda, proszę Państwa, nieciekawie to było zorganizowane. Z Wielunia przyjechali, a chcieli, wiecie Państwo, pół dnia gadać. Nic takiego tam ciekawego nie, ale gadać, wiecie Państwo, tych weteranów nazwie. Dzisiaj ta Lookout Gallery, Puławska 41, to więc mówię, o ile ja pamiętam dobrze, a ten Breżniew mówi, nie, to nie na żadnym piętrze, ja mówię, to jest na trzecim, piątym piętrze właśnie. No, także proszę Państwa, kierowniczka galerii sobie popijała winko, brała i tak się patrzyła, że wszystkim nieprzyjemnie jest. No to przecież wiadomo, że jak ona powinna częstować, a nie brać i chlać. No.
Także proszę Państwa, idziemy i co my tu mamy? Wystawy za świętą Anną, tu nawet świadkowie Jehowy stali. Spotkaliśmy dzisiaj, no gdzie? Spotkaliśmy dzisiaj świadków Jehowy pod gitarą pomiędzy centralnym a tarasami i tam właśnie z centralnego, z przystanku 24 w Zatoce, jak to tak na centralnym ogłasza, odjechał, proszę Państwa, taki bas do Anglo-Ameryki Białystok, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok, ale PKP, no bo to takie dodatki są. Tutaj kolumna Zygmunta, tutaj Polska, tu nie Wilno, tu Warszawa, tu nie prawosławie, tu katolicy.